Ja witam was bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny film z serii Zagrajmy w Velex. Tym razem czas na kolejne zadanie, które odblokowaliśmy sobie ostatnio w poprzednim odcinku, który był publikowany, nie pamiętam już do końca numeru. Jest to matecznik siła środka, czyli na styku wszystkich krain jest osada, czyli ufortyfikowany obóz, który może posłużyć jako baza operacyjna. I że tylko uda mi się przekonać do tego jego mieszkańców. No i jest to położone mniej więcej tutaj, to jest Lloyd, z którym prawdopodobnie musimy pogadać. Tylko no, troszkę drogi nas czeka, nie ma to jakiegoś dramatu, szczerze mówiąc, aż tak daleko nie jest. Ludzie mówią, że jesteśmy szaleni, bo pokładamy wiarę w naturze, no, a sami wierzą w coś takiego. Coś takiego, tak. No, technologię, czy co ty masz na myśli, że co? Bo nie rozumiem teraz twojej myśli. Chyba. O tym byśmy przeszli sobie? Szczerze na ciebie, no Duras jest naprawdę mocno zaangażowany w walkę, sobie dobrze radzi, przynajmniej do tej pory. Patrzcie na to. Dobrze poprowadzi, naprawdę potężne obrażenia można zadać. Okej. Okay. Pochodzenia. Ja wiem, że to jest ognisko, ale już naprawdę nie chce mi się tego tam tak pojedynczo wytwarzać. Poza tym mięsa mam aż 25 sztuk, więc raczej mi nie zabraknie na tę wyprawę. A przynajmniej mam taką nadzieję, że to pożywienie nie będzie żadnym problemem. W ogóle jakby dlaczego nagrywam to teraz na streamie, możecie się zapytać. Dlatego, że po prostu wczoraj nie było za bardzo możliwości. Widziałem, że z internetem jak tego domu wróciłem. Więc nawet tego odcinka już z Alexa wczoraj nie nagrałem. Streama nie dałem rady też poprowadzić, bo internetu to nie ma jak streamować. A to jest to miejsce, gdzie nie przejdziemy sobie. Także dzisiaj też te dwa filmy się pojawiają jako po prostu nadrobienie tego wczoraj. Szkoda, że znowu, ale no dobrze, że chociaż jest nadrobione. Kto to jest tak swoją drogą? To jest jakiś NPC? Czy to nie jest handlarz po prostu zwyczajny? Raczej nie są wrogami. Strażnik, handlarz na stówę. Czy ty masz coś ciekawego? Pokaż. Ty masz coś ciekawego? Jak stworzyć eliksir mocy receptura? Bez szału. Dobra. Zostawmy ich w spokoju. Tego matecznika chyba już jakoś super daleko nie mamy. Oh ho! Hello there! Przestraszyłem się! Kład, dzięki ogromne za 5. miesiąc potężnego, najpotężniejszego suba, 24,99 dolara, ja pierniczę kład, dzięki serdecznie za wsparcie, o mój Boże. 5 miesięcy, a po prostu czuję się jakby to był, nie wiem, miesiąc, naprawdę, dzięki serdecznie kład, naprawdę. Dziękuję też za ten hype na czacie dla kładu, naprawdę, no, należy się, mega dzięki, prawda. Muszmy mu tutaj z tym kolcugarem, bo chyba przechwaliłem coś tego Durasa, szczerze mówiąc. Ja liczę kład, że dzisiaj ten unepic się nie zakończy jak ostatnio, co? Też sobie, myślę, tak można tego kopa pograć. Chyba było zabawniej niż na singlu, chociaż nie wiem, zobaczy, nie? Jak się preferowali. Dobra. A tego singla też fajnie byłoby tam cisnąć jakoś. Jakby się grę udało przejść. O nie. Nie interesujcie się, tu się nic nie dzieje. Zupełnie. Ej, zresztą. Jezu, już myślałem, że po prostu... Już myślałem, że komputer się wyłączył czy coś, nie? Już panika, czy stream jest, czy coś się nie przerwało. No, wygląda to całkiem przyjemnie. Zacznij. Wszyscy po prostu. Zapłacisz za to, dupku. Od razu popsuł atmosferę. Kamienny szpon to raczej nie jest coś, z czym. Chociaż możemy się z tym mierzyć, ale pytanie, czy jest jakikolwiek sens? Nie. Sorry, Duras. To nie ma sensu. Proszę, nie wchodźcie tutaj i nie wybijajcie połowy miasta. Błagam, dopiero tutaj przyszedłem. Cześć, jestem Anna. Przyszedłeś z datkiem?
Każdy kryształek pomaga naszej wspólnocie. Dlaczego miałbym cokolwiek ci dawać? Zapewniam cię, że twój datek trafi do potrzebujących. A jeśli chcesz, możesz nawet sam wybrać konkretny cel, który wesprzesz. Chcielibyśmy, aby nasze otoczenie lepiej wyglądało. Zależy nam też na pozyskaniu nowego sprzętu i nowych stanowisk pracy. Życie to? Powiedz mi, co twoim zdaniem najbardziej by się tu przydało, a ja się tym zajmę. Więc co to ma być? Chciałbym przekazać kryształki na rzecz obozu. Nie ma sprawy. Co chciałbyś zbudować? Aha, na pewno. O, zabili go nawet. Wow. Muszę lecieć. Przelecieć. Fajnie było, ale już muszę lecieć, okej. Panek, exit. Okej. To jest ten gość, z którym musimy pogadać. O, tutaj. Z jednego ziarenka nadziei może wykiełkować cały świat. Witaj w mateczniku, nieznajomy. Jestem Lloyd, duchowy przywódca i lider tutejszej społeczności. Kim są ci ludzie? Przygnała nas tu zawierucha z północy. Czuwamy dumnie nad tym miejscem. Odłóż broń. Nasze towarzystwo i ciepło naszego ogniska dodadzą ci sił. Jesteśmy alternatywą dla reszty. Chcemy zatrzymać Albów, ale bez kłamliwej ideologii, właściwej wielkim frakcjom. Handlarza warto kupić, okej, ale nie teraz. No, teraz to tam ekwipunek by się przydał raczej, nie? Jeszcze. Uważasz, że jesteście w stanie pokonać Albów? To naiwność sądzić, że tak niewielka grupa da radę. Wielkie wizje zawsze były wyśmiewane. Wojna nie różni się niczym od innych gier. Punkty zawsze zlicza się na końcu. Wojna to dla ciebie gra? Nie, ale życie jest łatwiejsze, kiedy poznasz zasady postępowania swoich wrogów. Jaka jest twoja wizja? Widziałem ten świat w całej jego gorzkiej chwale. Wszystkie frakcje, które urosły w siłę po wielkiej katastrofie, łączy jedna rzecz. Ich członkowie są więźniami własnych zasad. Ich członkowie są więźniami własnej przeszłości. Jednak w szeregach wszystkich frakcji są ludzie, którzy sami odkryli tę prawdę. Ten obóz to miejsce, gdzie mogą się zgłosić. Zapewniasz ludziom schronienie? Ludziom? Tak. Dokładnie o to chodzi. Bez względu na etykietki, które sobie przyklejamy. Wszyscy jesteśmy ludźmi. Miasto pod kopułą oferuje schronienie tym, którzy szukają nowego początku, ale nie umieją wyzbyć się swojej przeszłości. Tu wyrzekamy się dawnych przekonań po to, by budować nową przyszłość. Zdobądź zaufanie grupy. Pokaż im, że wierzysz tak jak oni i zamiast oglądać się wstecz, patrzysz w przyszłość. Co powinienem zrobić, by tu zostać? Dopasuj się. Jeśli zaskarbisz sobie sympatię innych, będziesz mógł zostać. Przed kim mam się wykazać? Zacznij od bardziej wpływowych mieszkańców, a oni przekonają pozostałych. Na przykład Jonesy, zwiadowca i strażnik, broni nas przed okolicznymi mutantami. Albo Eckhart, który stoi na czele obrony obozu. I oczywiście Harley, mechanik. Łatwo go uszczęśliwić, przynosząc mu coś ciekawego do naprawy. To dobrzy ludzie. Czekają na kogoś, kto ich poprowadzi. Jak bronicie swojego obozu? Pomaga nam w tym grupa świetnie wyszkolonych wojowników. Tyle wystarczy, by rozprawić się z mutantami i alpskimi. No w sumie to prawda, widzieliśmy jak tego potwora powalili szybko. Walczysz dla wolnych ludzi? Walczymy o wolność i samostanowienie. Sprzeciwiamy się wszystkim ciemiężycielom i tym, którzy są im ślepo oddani. Kiedyś wśród nas pojawi się osoba, która odmieni tę planetę, zaczynając od samych podstaw. Wierzę, że ta osoba przyszła do nas dziś. Teraz. Myślisz, że to ja nią jestem? Skończmy tę dziecinną maskaradę.
Obaj wiemy, kim jesteś. Dowódco. Kim twoim zdaniem jestem? Nazywasz się Jax. Jesteś alpskim dowódcą, który opuścił Ksakor i miał umrzeć, ale powstał. Straciłeś swoją przeszłość, ale to cię nie złamało. Wręcz przeciwnie. Mam przed sobą dumną, silną osobę, uwikłaną w wewnętrzny konflikt człowieka z maszyną. Jeśli ktokolwiek może coś zmienić, to tylko ty. Tylko ty należysz po części do Ksakoru, a po części do świata życia i śmierci wolnych ludzi. Nie powstałem z umarłych. Ledwie uniknąłem egzekucji. Skromność i umiejętności w jednym. Nie jesteś tylko trybikiem machiny. Jesteś przywódcą. Wielkie zmiany zaczynają się od małych rzeczy. Dobra, wykonajmy to zadanie w takim razie, koń trojański. Matecznik to dobrze położony obóz zawierający zasoby, które mogą okazać się przydatne. Jeśli chcę z tego miejsca zrobić swoją bazę operacyjną, muszę pozyskać przychylność tutejszej społeczności. Nie ma sensu wracać do Lloyda, dopóki nie zdobędę zaufania jego ludzi. No dobra, Harley, Eckhart i John. Tutaj, chodźmy do nich w tym razie. Teraz sobie już możemy to jedzenie przygotować. Zabij go, bo za dużo wie. No, nie, jeszcze nie. Zastanowię się. Ej, ty! Dokąd się wybierasz? O, to ty akurat. Kim jesteś? Kolejny z nich, co? Myślisz, że możesz sobie tak po prostu wejść, zadawać co? Pytania i domagać się różnych rzeczy? Lepiej trzymaj broń schowaną, a ręce przy sobie. W ten sposób unikniemy kłopotów, których moglibyśmy sobie nawzajem przysporzyć, jasne? Nie. Co to za miejsce? To schronienie. Dla wielu ostatnia szansa na ucieczkę przed konwerterami Albów. Dla innych to symbol wolności. Dla mnie to życiowa misja. Każdy, kto szuka ochrony, znajdzie ją tutaj. Mogę to zagwarantować. Ty jednakże nie wyglądasz na takiego, co potrzebowałby ochrony. Zastanawiam się zatem, skoro nie szukasz schronienia, to co tu robisz? Co tutaj robisz? Kieruję umocnieniami matecznika. Jeżeli masz jakieś maszenie, dialogi. Musisz je chronić. Jak idzie? Skąd ta ciekawość? Kto cię przysłał? Rozmawiam tylko. Rozmawiasz? I tak przypadkiem akurat o naszych umocnieniach. Myślisz, że da się mnie tak łatwo zrobić w konia, dupku? Jestem załamany. Gdybym naprawdę potrzebował informacji, skopałbym ci dupę. Tak? Tak sądzisz? Już ja ci dam, pierdolony szpiegu. A, to jest zarządca obozu. Czemu w ogóle oziębłość spadła? Troszkę nie rozumiem, jak to działa. Skoro, że nie szukasz schronienia, to co tutaj robisz? Odpowiedź, co tutaj robisz? I się nam kolej zaczyna tłumaczyć, nie? No autentycznie to wyglądało, bardzo. Namieszałeś. Trochę. Nowy poziom już. Czego tu jeszcze chcesz? Przysporzyłeś już wystarczająco dużo problemów. Chcę zacząć od nowa. Źle wypadły początki naszej znajomości. Zapomnijmy o przeszłości. Co ty na to? Łatwo ci mówić. Lepiej nie wciskaj mi tu kitu. Jak mogę pomóc ludziom w tym miejscu? Naprawdę chcesz to zrobić? Zawsze przyda nam się dodatkowa broń. Ale ponadto potrzebujemy więcej ludzi, doświadczonych ludzi, gotowych bronić tego miejsca. Chcesz, żebym znalazł ludzi do obrony tego miejsca? Dokładnie. Ludzi, na których można można zaufać. Farmerzy i uchodźcy robią, co w ich mocy. Potrzebujemy jednak prawdziwych wojowników. Ludzi, którzy byli na zewnątrz i przetrwali. Jeśli spotkasz tam kogoś, komu byłbyś w stanie zawierzyć swoje życie, kto walczyłby u twojego boku, mógłbyś dać mu znać, gdzie jesteśmy i chętnie przyjmiemy go w mateczniku. Już nam zaufał. Jeśli znajdę kogoś godnego zaufania, przyślę go tutaj. Zrobisz to?
No dobra, zobaczymy. Dobrze będzie mieć tutaj paru ludzi, którzy wiedzą, co do nich należy. Przydałoby się przynajmniej trzech. Zdecydowanie będą nam pomocni. Spotkałem berserka wojownika. Zgodził się ze mną podróżować. A między wyprawami będzie mieszkał tutaj. Bardzo dobrze. Berserkowie wiedzą, jak o siebie zadbać. To niezły początek. Jakieś dodatkowe wiadomości? Nie zdawaj. Skąd się tutaj wziąłeś? Dlaczego? Ja? Byłem kiedyś strażnikiem w mieście pod kopułą. Podczas jednego z ataków Albów zostałem wysłany na front. Powiedziano nam, że będziemy pomagać farmerom. Albowie nie okazywali nam litości, więc i my nie pozostawaliśmy im dłużni. Ludzie, którzy znaleźli się pomiędzy naszymi armiami, nie wiem, jak przetrwali. Gdy było już po wszystkim, wróciliśmy po prostu do miasta, zostawiając ich, żeby radzili sobie sami. To nie było w porządku. Gdy więc usłyszałem o mateczniku i o tym, że oferuje ludziom pomoc, przybyłem tutaj, aby odnaleźć coś, o co warto jest walczyć. To są kanibale, oni ich zjedzą, no nie wiem. Mam nadzieję, że aż tak źle nie jest z nim. Wiedza i technologia to narzędzia. Co teraz? Tak mam wykonać tego questa, nie oddaję sobie nikogo, jak mamy trzech ludzi do nich. To ja, Herbert, mówię jak jest. Kontaktuję się z Eteru, aby ostrzec wszystkich wolnych ludzi. Nie opuszczajcie dziczy, tylko tam jesteście bezpieczni. Ej ty, gdzie się wybierasz? Wszyscy są jesteś podejrzliwi strasznie. Wstęp tylko dla wybranych. Nie wygląda mi to na teren tylko dla wybranych. Co? Mam specjalnie dla ciebie wybudować ogrodzenie? Wykopać fosę? Postawić kilka znaków? Wstęp wzbroniony, bo ja tak mówię. Dlaczego nie można tu wchodzić? Powiedziałem, że nie można? Najwyraźniej za długo tu siedzę. Chodziło mi o to, że to niebezpieczny teren. Przetrwać tutaj, jak próbować rozpalić grilla w lodowym pałacu. Mutanty są wszędzie. Czekają na ciebie. Lepiej iść prosto do naszego obozu. A najlepiej w ogóle się stąd zabrać, zanim się skończy jako obiad mutanta. Waszemu obozowi przydałaby się lepsza ochrona. Zrobiliśmy tyle, ile się dało. Chcesz pomóc? To śmiało. Czytam wasze na Magalanie tylko... wszędzie są mutanty. Musisz napisać troszkę bardziej precyzyjnie. To najwstrętniejsze kurestwo. Nieważne ile ich zabijesz, ciągle raz. Wracają. Teraz przynajmniej z 10 czai się gdzieś w krzakach. Czekają. Czy są podejrzliwi, ponieważ nikogo nie zabiłem. Znaczy przyszliśmy sobie, jakiś randomowy koleś przychodzi. Wypytuje o dziwne rzeczy. Później atakuje nadzorcę obozu, czy tam jakby przywódcę ich. Powala go, a potem mówi, ej, pomogę ci. Ma to sens. Mógłbym iść z tobą i pomóc ci z mutantami. Tak? Byłoby super. Ale nie mogę zostawić matecznika bez ochrony. Czekaj, mam pomysł. A mi sam? Jeśli zwabisz je tu, jednego po drugim, będziemy mogli się z nimi rozprawić. I nie będę musiał opuszczać stanowiska. Nie no, patrz na mapę, gdzie jest reszta. Spojrzałem na mapę przecież, spojrzałem, gdzie jest reszta, ale co w związku z tym jakby? No, chciałem odesłać tych, którzy zazwyczaj na te wyprawy ze mną i tak nigdzie nie chodzą, żebym nie musiał do tego matecznika co chwilę biegać, gdybym chciał ich sobie zabrać, nie? Z tego nie wyniknęło, że to oznaczało jeszcze innych jakiś coś. Nie wiem, czy ktoś nie odkryłem. Nadal nie wiem, o to chodzi. To będą się zobaczyć na mapie. Dobra. Chcesz zminimalizować ryzyko? Tak, myślałem. Obiecujemy złote góry, a jak przyjdzie co do czego... Mocny, ale tylko w gębie, co? Mówiłem ci, że nie mogę opuścić stanowiska. Czemu on to źle odebrał? Moim zadaniem jest obrona obozu. Komplement. Jeśli mutanty zaatakują, tylko ja będę w stanie ochronić wszystkich w obozie. Jeśli odejdę, bez problemu dostaną się do obozu. Nic z tego. Albo robimy tak, jak mówię, albo zapominamy o sprawie. To jak będzie? Piszesz się? Zwabisz mutanty? Nie, no, jest wszystko okej, naprawdę. Jest dobrze.
Nic nie rezy... Ej! Ja pierdolę. Zajmę się nim, a to miło bardzo, Duras. To bardzo miło. To nawet ktoś jednego już rozwalił wcześniej, z tego co widzę. Dobra. Jak tutaj faktycznie mamy? Tam są strażnicy jeszcze jacyś. My praktycznie nic nie musimy robić, tylko zwykło ich tutaj podprowadzić, okej. Zresztą oczywiście powalczymy. Nie? Wiesz co robić. Wiemy, zbierać rzeczy z nich. Powiem wam, że to jest chyba najłatwiejsze zadanie, jakie mieliśmy do tej pory, no. Znaczy zadanie tych, w których trzeba jakiegoś potwora ubić. Zajmę się nim. Doskonale. Przemijam kwestię, że solo byśmy... Wow! Co to było? Widzieliście to? Jak on latał? Mam cię na oku. Nasze towary chronimy własną piersią. Aha. Ale wam miotło ukradnę. A nie, może było powiedzieć... A, chcesz zminimalizować ryzyko. Jako coś dobrego, albo... zminimalizować ryzyko, ta. Co? Świetnie, że zrozumiałeś. Jak kraść, to miliony, nie? Albo miotły. Dobra. Jest są kolejne. Jeden. Pyk. Pyk. To jest w ogóle, kurde. Uważaj! Przepraszam, strażniku, przepraszam. Przepraszam, strażniku. To mnie atakuje. No nie, Duras, co to odwalasz? Duras, ty miałeś z nimi zostać i mieszkać z nimi, czaisz to? Mój Boże. Musimy ich zabić, nie? Bez jaj. W idealnym momencie, Magik. Dzięki serdecznie. Za bitsy. Jak się tym posługuje? Pierwsze bitsy. Dziękuję bardzo za wsparcie. Ej, masz najlepszy timing na świecie, naprawdę. Masz najlepszy timing na świecie. Dźwięk śmierci. Pomogę ci. Kład, naprawdę, nie powstrzymuj się od pisania. W studio gardowym. Serio. Co ten Duras? Nie wiem, Duras jakiś kurde szalony jest ostatnio. Teraz już wiem, czemu tak jakoś go nie brałem ostatnio na te wyprawy. Mi się wydaje, że teraz na tym nowym Twitchu jakby te bitsy są jeszcze trochę uproszczone, w sensie jeszcze łatwiej pogarnąć z nimi. Roślina lecznicza. Okej. Zajmę się nim. To są chyba te dwa ostatnie, no? Szedne. Nie! Nie, 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 nie. Proszę tak nie robić. Proszę tak nie robić. Dobra, doskonale. Aha, to jeszcze jeden będzie. Ten ostatni jest tutaj, to też tego sobie od razu podprowadzimy. Bez łuku byłoby trochę trudniej, to prawda. Nawet widzę, że trzeba trafiać w nich. No wiem. Wiem. Dobra. Świetnie, że zrozumiałeś. Już. Ksiądz ekspa w ogóle za to. Nice. Witaj, nieznajomy. Polecam się, jeśli chcesz coś kupić lub sprzedać, zanim ruszysz dalej. Nie. No tak, no, ale patrząc na sam tekst, to można, wiesz, powiedzieć na tyle różnych sposobów. Zależy od tonu, nie wiem, jakim to powiemy. Mutanty zabite. Co, wszystkie? Pozbyłeś się wszystkich? No. Wszystkich, które znalazłem. W takiej grupie? Cholera, to sporo. Nie wiedziałem, że byłem aż tak spięty. Znów mogę zacząć oddychać. Masz. To zapłata za pomoc. Idę do matecznika. Chodź ze mną, jeśli chcesz. Przyda nam się ktoś taki jak ty. Idźcie. Jednego szamby załatwionego. Już jest, znaczy, po naszej stronie, okej? Okay? Właśnie. Przecież ja nie zmieniłem tego ratera. Dzięki bardzo za informację. Przecież jasne, że tego nie zmieniłem.
Otacz i wzmacniacz mamy. Nie wiem, czy to lepiej tego wymienić, czy jak? Mieć to i to. Dobra. Ej, mógłby Arx. Arx pewnie nie będzie pozytywnie reakcji, skoro to Alp, ale może jednak. Arx to doświadczony wojownik. Pomoże w obronie matecznika. Niechętnie, ale jednak. On wygląda jak Alp. Ręczysz za niego? Cóż, chyba nie mogę być zbyt wybredny, prawda? Spotkałeś kogoś jeszcze? No, widziałem, mam inne zaklęcie, dlatego tak się zastanawiałem, nie? Czy to... Na razie sobie to ustawiłem, żeby przetestować po prostu. A zobaczymy... Tylko... Tamana może być problemem trochę, nie? Banita Rey zgodził się udzielić nam wsparcia. Będzie pomocny, o ile nie zostawicie w jego... Dobrze, że nie musimy do tych towarzyszy jeszcze lecieć i pytać ich o zdanie. Jakbym nie miał na głowie dość zbirów. Wiesz, że odpowiadasz za niego i za wszystko, co ukradnie? No dobra. Powiedziałbym, że tylu wojowników wystarczy, żeby nasz obóz był bezpieczny. Oczywiście chętnie przyjmiemy jeszcze jakiś, masa expo jest, ale dzięki tobie nie odczuwamy już takiej presji. Dobrze. Mam tylko nadzieję, że się nie pokłócą. Obejdziemy się bez awantur. Ale chyba dowiemy się tego dopiero podczas kolejnego ataku mutantów. Dobra. Zatem... Jeszcze by się nam tutaj przydał teleporter. Nie wiem, gdzie on jest. Gdzie dzieje w ogóle? Oswojony szakal? Nigdy takiego nie widziałem. Wiem, że nam odpowie zaraz coś. Z czymkolwiek przyszedłeś, zostaw to tam. Mam tu listę oczekujących i całą starteru pieci do naprawy. Ten szakal jest twój? Nie mam pojęcia, skąd się wziął. Po prostu pojawił się pewnego dnia. Na jego widok omal nie dostałem zawału. Ale teraz nie jest źle. Na razie nie próbował nikogo zjeść, nie szalał. Więc póki nie sra na moje narzędzia, może to być. Jesteś faktycznie przyjmuję wszystkich. Tak, Harley. Zastępca naczelnika czwartej załogi w Horcie, w Ignadonie. To kiedyś. Teraz jestem raczej starszym naczelnikiem nadzorującym pracę jedynego idioty, który to zapieprza. Czasy Hortu się skończyły. Tu wszyscy jesteśmy prawdziwie wolnymi ludźmi. To znaczy, że jeśli chcesz coś naprawić, będziesz musiał zapłacić. Jesteś klerykiem? Byłem. Szkoliłem się w Horcie. Ale ta religijna gadka mnie nie przekonywała. Dlatego szukałem sposobu, by dalej robić swoje, bez tych wszystkich modłów i kazań. Muszę przyznać, że w Horcie trafiała mi się o wiele ciekawsza maszyneria. No, podejrzewam, że to jest trochę inny poziom. Co umiesz naprawić? A co chcesz, żebym naprawił? Cokolwiek to jest, są spore szanse, że dam radę. Prawdopodobnie dałbym też radę naprawić to, zwisając głową w dół pod pełnym ostrzałem wroga. Czyli, że naprawienie tego tu to pikuś. Ile ja bym dał za prawdziwe wyzwanie? Mecha, oblatywacz, cokolwiek. Byle wymagało prawdziwej wiedzy i prawdziwych umiejętności. Masz jakieś doświadczenie ze sprzętem latającym? Latającym? Masz na myśli plecaki odrzutowe? Mówimy o konkretnym modelu? Miałem na myśli coś większego niż plecak odrzutowy. Większego? Z tego co wiem, jedyna większa zabawka latająca to alpski oblatywacz. Co? To o to ci chodzi? Tak. Nie mam pojęcia, jak masz zamiar wejść w posiadanie takiego cacka. No, chyba że chodzi ci o oblatywacz, który rozbił się w Edanie. Tak, ten nasz. Jeśli tak, to lepiej się pospiesz. Słyszałem, że ludzie szukają pilota. Oho. Mógłbyś dostać się do tego oblatywacza? O, mogę wiedzieć, gdzie go znaleźć. No dobra, właściwie to od kiedy się dowiedziałem o tym wypadku, nie mogłem usiedzieć na miejscu. Musiałem go zobaczyć. Stwierdziłem, że to szansa, by wreszcie zobaczyć tę konstrukcję z bliska. Udało mi się prześlizgnąć między patrolami berserków w Edanie i dotarłem do starego obserwatorium, by lepiej mu się przyjrzeć. Jest dość mocno uszkodzony. Uderzył w szczyt i spadł w dół po zboczu góry. Myślisz, że mógłbyś go zreperować? Tam w górach raczej nie. Ale jeśli silnik nie uległ zniszczeniu, myślę, że ktoś mógłby nim tu przylecieć. A wtedy miałbym szansę spróbować. Mógłbyś naprawić silnik? Cóż...
Potrzebowałbym wysokoprzepustowego przewodu hydraulicznego. Wiesz, że nie posiadamy. A czegoś takiego nie znajduje się od tak. Pewnie można byłoby wziąć taki z drugiego oblatywacza. Tylko jakim cudem miałbyś to zrobić? Albo mógłbyś sprowadzić tu jednego z kolosów bojowych z serii 7300. One też mają wmontowane takie wysokoprzepustowe przewody. Krótko mówiąc, lepiej o tym zapomnieć. Nie tak, żeby to było całkiem niemożliwe, ale mimo wszystko pewności nie ma, nie? Czy jeśli zdobędę przewód, naprawisz silnik? Tak, dobry dowcip. Co? Mówisz poważnie? Zdobędę przewód z bojowego kolosa z serii 7300. Serio uważasz, że dasz radę się z nim rozprawić? A jak? Dobra, słuchaj. Oh ho, hello there. I didn't expect you to show up. Although, maybe I did. Słyszałem, że zaczął wariować z powodu uszkodzonego zespołu sterującego. Podobno nadal działa. Jest gdzieś w górach, na południu Ignadonu. Ale nawet mimo tej usterki trzeba być szalonym, by próbować go pokonać. Wspaniały kraj. Użytkownik Quad sprezentował subskrypcję za 4,99 użytkownikowi Xariach. Co? Jest taka opcja w ogóle na Twitchu? Wow! Bardzo dziękuję w takim razie Quad za suba dla Xariacha. Dzięki serdecznie, spamuj dalej w subach. To teraz to ci powiem, że Quad mnie naprawdę zaskoczyłeś. Naprawdę. Wow. Mam za dużo rzeczy wymagających naprawy. Pierdolony schron na śmieciowisku. Durasie, chyba nie jest zadowolony. Zgrany z nas duet? Od dzisiaj myślę, jest. Widzę, że już kurczę od razu musiałeś przetestować. Dzięki serdecznie raz jeszcze. Iż Sarajka mówi, że już nie będę nigdy suba. Klucz szwedzki. Dobra. Generalnie to zadanie byśmy sobie mogli wykonać. Misja ratunkowa. Uszkodzony silnik. To chyba wszystko się sprowadza. To jest ten kolos bojowy. Możemy to zobaczyć tak z ciekawości po prostu. Myślę, że Kład zasubskrybował za Xariacha. Tak, dokładnie. Relikt starego świata. Mieli tyle rzeczy, że nawet dla zwykłego gówna budowali pałac. Czy tym właśnie jest to miejsce? Oczyszczali tutaj wodę. Z syfu robili coś, czego mogłeś się napić. Możesz to sobie wyobrazić? No. Pytam się, kto chce, ale nikt się nie nazwał. Xariach. Lul. Ja szczerze nie wiedziałem, o co chodzi w ogóle. Nawet nie wiedziałem, że takie opcje są. Pokonam kolosa. Kupuję. Zobaczyć, jak to będzie w ogóle wyglądała ta walka. Mamy granat. Jest nas dwóch. On jest sam. Uważaj! To nie jest jego tył. Okej. Okay. Nie ma co w takim razie przedłużać, tylko... Szarża! Dura stankuje, słuchajcie. Ała. Ała. Okej. Okay. That damage. No, ej, co chcecie od jego obrażeń? Naprawdę zadaje ładne obrażenie ten kolos. Dobra. Ała. To było bardzo niemiłe z twojej strony. Cholerny kolos. Uważaj! Nie, tego nie ma sensu. Nie, to nie ma sensu. To nie ma sensu na razie. Okej. Okay. Chociaż może popróbujemy, zobaczymy. Tak czy inaczej, to by było, myślę, na tyle. Aleksa na dzisiaj, także dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Do widzenia, do zobaczenia. Razem w tej grze.